Dodawanie płytki heksagonalnej do bazy użytkownika. Aby dodać płytkę heksagonalną do bazy użytkownika, dysponując zdjęciem heksagonu, możemy ją dodać tylko i wyłącznie w oparciu o edytor baz płytek, ale płytka ta musi być rozrysowana na podkładzie prostokąta. Powyżej mam wymiary płytki, natomiast prostokąt narysuję większy. Dolny wymiar prostokąta to jest suma połowy szerokości płytki plus jedna pełna szerokość. Czyli dolny wymiar prostokąta będzie miał 375 mm, wymiar pionowy pozostanie bez zmian. Po pobraniu zdjęcia przełączamy się na edycję, następnie obracamy podgląd o 90 stopni, wybieramy zaznacz wszystko i przesuwamy obraz z płytki do lewego boku i do górnej krawędzi prostokąta, który mamy pod spodem. Następnie wybieramy zaznaczanie prostokątne. Obrysowujemy prostokątem kształt płytki. Przycinamy. Następnie przełączamy się na narzędzie Zmień rozmiar. Odznaczamy Zachowaj współczynnik proporcji. Wybieramy piksele, wpisujemy wartość poziomą 250, w pionie 215. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Prostokąt musimy rozciągnąć do szerokości 375 mm. Ponownie wybieramy zaznacz wszystko i przesuwamy heksagon na środek. Możemy teraz powiększyć podgląd. Wybieramy narzędzie zaznacz, zaznaczanie dowolnym kształtem i obrysowujemy kształtem poziomy fragment. Później przechodzimy do zaznaczenia fragmentu środkowego. Z przyciskiem Ctrl przesuwamy ten element do prawego boku. To samo robimy z następnym narożnikiem. Ponownie wybieramy zaznaczanie dowolne, czyli najpierw poziomo, potem już dowolnie. Ctrl i przenoszę do lewego narożnika. Następnie dół. Ctrl. Ostatni fragment mamy przeniesiony. Następnie w edycji koloru musimy ustawić kolor magenta. W związku z tym w wartości czerwonej parametru kolorów RGB wpisujemy 255 i w niebieskim też 255. Możemy sobie dodać kolor do kolorów niestandardowych. Zatwierdzamy przyciskiem OK. Wybieramy narzędzie heksagon. Zaczynamy go rysować. Możemy od razu obrócić o 90 stopni i dociągnąć go do krawędzi górnej, dolnej i na boki. Skoryguję jeszcze wysokość, ponieważ magenta wyznaczy nam, określi nam szerokość fugi. W górnej i dolnej krawędzi ustawiamy szerokość fugi w połowie wartości, tak żeby fuga nie wyszła nam później za szeroka. Wybieramy linię i dorysowujemy brakujące fragmenty w poziomie. Zapisujemy jako obraz bitmapy. Zatwierdzamy zapisz. Uruchamiamy płytki edytor bazy. W edytorze baz płytek odnajdujemy bazę użytkownika, dodajemy nową kolekcję, możemy nazwać kolekcję,
Następnie przeciągamy naszą bitmapę do edytora. Obracamy podgląd o 90 stopni. Możemy poprawić nazwę, wpisać producenta, określić, czy to są płytki podłogowe, ścienne czy brzegowe. Możemy ustawić odbicia, chropowatość. Wartości ceny netto zostawiam wartość złotówki. W przypadku, kiedy nie byłoby wpisanej wartości, płytka nie byłaby widoczna w programie. Odznaczam standardowe fugi, wybieram mozaikę i w edycji fug, jak widzimy, fugi standardowe zostały odznaczone. Zatwierdzam wszystko OK, dodajemy płytkę do bazy. Płytka została dodana. Następnie przechodzę do programu, do wizualizacji. We wizualizacji odszukujemy bazę użytkownika, płytki. Płytki są gotowe do umieszczenia w projekcie. Możemy wybrać kolor fug, chwycić płytki i przeciągnąć na scenę. Dziękuję za uwagę.